12 dotacji, łącznie ponad 55 tysięcy złotych. Czas realizacji projektów od lipca do końca tego roku. Wczoraj, 15 lipca, podsumowano konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2020. Już mamy za sobą ten etap papierologii i można już rozpoczynać projekty, ale ważny jest też ten element sieciujący, że grantobiorcy mogą się poznać między sobą, no i korzystać czasami nawet z własnych zasobów. Podczas uroczystego wręczenia umów laureaci mieli możliwość krótkiego przedstawienia swojego projektu. Taka wisienka na torcie jest wtedy, kiedy mamy finał konkursu Opowiedz, w którym zgłaszane są krótkie filmy dokumentujące realizację projektów i wtedy to już jest sama śmietanka. Wtedy oglądamy produkcję, na którą ktoś się już napracował i myślimy sobie, o matko, jakie to jest dobre. Spotkanie było również okazją do przedstawienia programu Działaj Lokalnie, a także podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Działaj Lokalnie wspiera działania lokalne i trzeba to rozumieć absolutnie dosłownie, czyli są to działania obywateli, które są potrzebne i jakby ten charakter oddolny powoduje, że mamy rzeczy, które są jakoś kogoś gniotą, niepokoją, denerwują, na które mieszkańcy się nie zgadzają i nie tylko, że marudzą i jęczą, że to się nie dzieje, ale mają pomysł, jak zrobić, żeby jakieś potrzeby zaspokoić lub zmniejszyć negatywne oddziaływanie jakichś zjawisk. Bo wiadomo, że w projekcie 6-miesięcznym to my nie naprawimy tak zupełnie świata, ale możemy dość znacznie poprawić jakby funkcjonowanie tych osób najbardziej zainteresowanych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik-Telerz.